więc czas poznać sztuczkę, która bardzo pomaga rozwiązywać przykłady z mnożenia ułamków dziesiętnych w wielu przypadkach w pamięci wręcz, więc na pewno warto ją znać. Na początku zobaczmy sobie w ogóle, o co chodzi na takim prostym przykładzie, mianowicie 0,1 razy 0,1. To będzie nasz taki przykład przewodni, stąd ma kolor zielony. Na początku chcę go rozwiązać tak, jak do tej pory umiem, to znaczy zamieniam go na ułamki zwykłe. 1 dziesiąta razy 1 dziesiąta. Takie mnożenie jest bardzo łatwe, tak? Jest to po prostu na górze w liczniku 1 razy 1 i 1, a na dole w mianowniku 10 razy 10, 100, czyli wynikiem jest 1 setna. No i teraz proszę tutaj zobaczyć ciekawą rzecz, mianowicie jedno miejsce po przecinku, jedno miejsce po przecinku, a tutaj mamy dwa miejsca po przecinku, co zaznaczę dwoma kreskami. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, że 1 razy 1 to jest 1, więc proszę popatrzeć. Możemy to zrobić dokładnie tak samo jak w poprzednim temacie, czyli zapominamy o przecinkach, liczymy jakby ich nie było, a potem musimy tylko dobrze ten przecinek w wyniku wstawić. A jak wstawiamy? Ano tak, żeby liczba cyfr po przecinku nam się zgadzała po obu stronach. W działaniu mamy tutaj jedną cyfrę po przecinku i tutaj jedną cyfrę po przecinku. Razem to są dwie, stąd w wyniku, żeby się zgadzało, muszą być dwie cyfry po przecinku. No i zobaczmy kilka następnych przykładów, żeby lepiej się wdrożyć. 10,5 razy 0,2. Czyli spróbuję to zastosować. Na początek spróbuję policzyć sobie, ile to jest. Jakbym zapomniał o przecinkach, miałbym 105 razy 2, a to jest oczywiście 210. Równa się, zapomniałem. No i teraz wstawiamy przecinek. Patrzymy. W pierwszej liczbie była jedna cyfra po przecinku, w drugiej liczbie była jedna cyfra po przecinku. Razem to są dwie, czyli w wyniku muszą być dwie. Patrząc od tyłu, pierwsza, druga będzie tu. I mamy dwie cyfry po przecinku. Zobaczmy następny przykład. 1,1/4. Mam nadzieję, że pamiętasz, że to jest 1,1/4 razy 0,2. Tak będziemy męczyć te 0,2. Zapominamy o przecinkach i widzimy tutaj zwykłe 125 razy 2, które jest bardzo łatwe, bo to jest po prostu 250. Znowu mi się znikło. Stawiamy teraz odpowiednio przecinek. No to zobaczmy. Tutaj mieliśmy dwie cyfry po przecinku. To zrobię dwie kreski. A tutaj jedna cyfra po przecinku. Jedna kreska. Razem to trzy cyfry po przecinku. Czyli trzy kreski powinny być. To gdzie ten przecinek powinien w takim razie zawędrować? A no właśnie tutaj. Tylko teraz pytanie, czy widziałeś kiedyś liczbę przecinek 250? No bo ja nie, więc musi to być 0,250. Gdybyś sprawdził to na kalkulatorze, to kalkulator napisałby 0,25. Czemu? No bo to ostatnie 0 tutaj tak naprawdę jest niepotrzebne i kalkulator się go pozbywa. Zobaczmy jeszcze parę przykładów. 0,2 razy 0,01. Trochę krzywa, nieważne. Próbuję na początku zastanowić się, jakie będę miał tutaj mnożenie, gdy zapomnę o przecinkach. I ono jest bardzo łatwe, bo to będzie po prostu 2 razy 1, czyli 2. No i teraz najtrudniejsza część. Jak wstawić przecinek? Jedno miejsce po przecinku, a tutaj 2, czyli razem są 3. A tu jest tylko jedna, licząc oczywiście od tyłu, muszą być trzy tutaj, a jest tylko jedna cyfra. Co muszę zrobić? Dopisuję sobie z przodu kilka zer, myślę, że wystarczy. No i próbuję teraz postawić przecinek. Pierwsza cyfra, druga, trzecia, czyli przecinek powinien być tu. Sprawdzam dla pewności,
OK, są trzy cyfry po przecinku, jest w porządku. I ostatni przykład. Spróbujmy może na początek tutaj dowiedzieć się, ile będziemy mieć cyferek po przecinku w wyniku. Ta liczba ma dwie cyfry po przecinku, ta ma dwie, czyli w wyniku musi ich być ile? 4. Już tutaj zrobię cztery kreski, w miarę proste. No to teraz próbuję policzyć. Jakbym zapomniał o tych przecinkach, to bym miał po prostu 103 razy 2, a to jest 206. No to patrzę, ile mi teraz miejsc po przecinku tutaj brakuje. Raz, dwa, trzy. Już są trzy, ale miały być cztery. No to 0 z przodu i przecinek. No i przed przecinkiem też musi być 0. I wyszło nam 206 dziesięciotysięcznych. Dziękuję.